W drugiej lidze koszykówki kobiet Pałac Młodzieży B-Complete Tarnów przegrał na własnym parkiecie z zespołem Contimax Mosir Bochnia 64-74. Na pewno brakło nam skuteczności w pierwszej połowie, jak i w drugiej. Brakło nam również zastawienia. Kompletnie nie miałyśmy deski ze rozbiórki i dziewczyny to wykorzystywały. My patrzyłyśmy po prostu, jak piłka leci do kosza i po prostu kto ją zbierze. Tego nam najbardziej brakło w tym meczu. Były właśnie takie sytuacje, że najniższa zawodniczka z Bochni zbierała nam piłki, gdzie naprawdę nasze wysokie powinny to zbierać, ale myślę, że to był największy minus naszej drużyny, że nie miałyśmy właśnie tej zbiórki. Zawodniczki z Bochni postawiły nam naprawdę duży poziom i to widać, że walczyły i chciały wygrać. My też walczyłyśmy. Mamy dobre wzmocnienia w tym sezonie, naprawdę. Mamy 3 nowe zawodniczki, które dzięki prezesowi Mariuszowi Siedlikowi naprawdę pomagają nam w tym sezonie. Dzisiaj też zrobiły przysłowiowe swoje, więc naprawdę to nam też pomogło, ale niestety ta skuteczność i brak zastawienia to był największy minus w naszej grze dzisiejszej. Kolejne spotkanie tarnowianki rozegrają na własnym parkiecie 5 stycznia. Podejmą wtedy drużynę MLKS Mos Rzeszów.